A pan dokąd jedziesz, jeśli wolno wiedzieć? Ja do Dziujewki. Do Dziujewki, powiadasz pan. Tak. Prywatnie czy urzędowo do tej Dziujewki tak pan jedziesz? Urzędowo. Aha. A jaki też urząd pan piastujesz? Jestem adwokatem przysięgłym. A, pozwoli pan, że się przedstawię. Iwan Abramycz Żmuchin. Emerytowany oficer kozacki. Zawsze to panie lepiej wiedzieć, z kim się podróżuje w jednym przedziale. Bardzo mi przyjemnie. Piotr Piotrowicz Białakurow. Powiadasz pan, że jedziesz do Dziujewki w sprawie urzędowej. Tak. A ja, panie, nie mam żadnych spraw urzędowych. Wracam po prostu z miasta na chutor. Bardzo przyjemnie wracać do domu. No, kiedy ktoś ma urzędową sprawę do załatwienia, powrót do domu wydaje mu się przyjemny. Dla mnie, ot, wszystko to marność nad marnościami. Skąd taka rezygnacja? A no, widzisz, pan Piotrze Piotrowiczu, jeśli mi tak wolno pana nazywać, jutro będzie 2 tygodnie, jak miałem atak serca. Minął szczęśliwie. Żyję, zdawałoby się nawet, że jestem zdrów. Pojem, popiję, nie z gorzej. A widzisz, smutne myśli o śmierci nie opuszczają mnie ani na chwilę. Byłem w mieście u spowiedzi, no, u notariusza też, bo choć te ziemskie rzeczy znikome, drobne, ale kochasiu, testament trzeba spisać. Mam żonę i dzieci. A pan też żonaty? Nie, jeszcze nie. Na ożenek nigdy nie za późno. Ja ożeniłem się mając 48 lat. Wszyscy mówili, że za późno. A okazało się, że ani za wcześnie, ani za późno. Tylko lepiej się było w ogóle nie żenić. Żona każdemu prędko się znudzi. Tylko wie pan, nie każdy do tego się przyzna, jako że ludziska wstydzą się nieszczęśliwego życia familijnego. Kryją się z nim. Bo niektórzy to przy ludziach, Marusiu, Marusiu. A gdyby tylko mógł, to by tę Marusię do worka i do wody. Przy żonie nuda, głupota i tyle. Śmiem pana zapewnić, że z dziećmi także nie lepiej. Ja mam 2 synów. W naszych stepach nie ma gdzie ich edukować. Na naukę w Nowoczerkasku nie ma pieniędzy i tak żyją, niby wilczęta. Tylko patrzeć, jak kogoś na trakcie zamordują. Rzeczywiście bardzo przykro. Mimo tych przykrości jakoś się żyje. A z was, Piotrze Piotrowiczu, taki przyjemny towarzysz podróży, że rad bym pana widzieć u siebie. Jedź do mnie na chutor. Mów mi, Iwanie Abramyczu. Jedziesz do mnie już. Panie Abramyczu, mówiłem przecież, jadę urzędowo do Dziujewki. Nie mogę po drodze odwiedzać nawet najmilszych towarzyszy podróży. Panie święty, przecież Dziujewka tylko 10 wiorst od mojego chutoru. Kiedy naprawdę nie mogę. Ale na stacji nie ma teraz koni. Według mnie najwygodniej dla pana byłoby przynocować u mnie, a z rana jechać z Bogiem moimi końmi. Bo ja wiem. Nie, żadne tam bo ja wiem. Jedziesz pan do mnie i koniec. Przecież mówię, że koni na stacji nie ma. To jak się do Dziujewki dostaniesz? Rzeczywiście. Wobec tego przyjmuję zaproszenie. Dziękuję wam bardzo, Iwanie Abramyczu. Nie, dziękuj pan. Toż to zwykła przysługa. Boga bym w sercu nie miał, gdybym was nie poratował. A ot i stacja zaraz. Mój Siemion z tarantasem pewno już czeka. Hej, Siemion! Siemion! Zatrzymaj się trochę. Toż nasz gość kości pewnie nie czuje. Brrr. Brrr.
Jacka. Stój, mówię. Zaraza na twój lep. Czego ty klniesz, durniu zatracony? Odpoczniemy trochę, nieprawda, Piotrze Piotrowiczu? A daleko jeszcze do pańskiego hutoru? To zależy, jak jechać. Hej, Symeon! Co pan każe? Czy drogą przez Groble przejedziesz? Tak, po prawdzie, to albo przejedziesz, albo nie. Sam wiem, że albo tak, albo nie. Ale pytam, czy przejedziesz, czy trzeba dookoła? Widzi mi się, że trzeba dookoła. Bo Grobla jeszcze nie naprawiona. Nie może mówić od razu, tylko kręci. Przejedziesz, nie przejedziesz? Ech, Symeon. Tak widzicie, Piotrze Piotrowiczu, Grobla nie naprawiona, więc trzeba będzie naokoło. A naokoło to i ze cztery wiorsty jeszcze. Cztery wiorsty do Bielikowego hutoru. A do Scytowego będzie ze sześć. No, widzisz, go uczy mnie, ile wiorst do mojego hutoru. Żeby było 10, to jak mówię, że jest 4, to musi być 4, zrozumiałeś? Przepraszam, a dlaczego Symeon nazwał pański majątek Scytowym hutorem? Toż wszyscy go tak nazywają. A tak, wszyscy. Widzi pan, wiele lat temu nocował u mnie jakiś przejezdny geometra. Przegadał ze mną całą noc. Rano był czegoś niezadowolony i odjeżdżając powiedział mi: scyta z pana, mój dobrodzieju. Rozeszło się to między ludźmi, stąd nazwa Scytowy hutor. Kawał drogi jeszcze przed nami. Pojedziemy chyba. Jeśli pan odpoczął, możemy jechać. Symeon, Symeon, jedziemy. Wio, Pietka. Wio, mówię, zarazo jedna. Wysiądziemy tu, Piotrze Piotrowiczu, przed bramą. Obejrzy pan sobie moje gospodarstwo. A ty, Symeon, jedź i powiedz pani, niech kolację szykuje. Gościa wiozę. Dobrze, panie. Wio, Pietka. A oto tam mój dom. Tynki, co prawda, poodlatywały. Dach tu i ówdzie dziurą świeci, ale dom własny i wygodny. No tak, ale czy nie można by tego zreperować? Słyszy pan? To moje lajdaki się bawią. Uczą się trafiać do celu w locie. A do czegoż oni strzelają w locie? Do kur, Piotrze Piotrowiczu, do kur. Jegorka wysoko podrzuca kurą, a Saszka lajdak pali do niej. O, tak właśnie. Pierze się, sypie i po kurze. Saszka! Jegorka! Chodźcie na tu, skurczybyki. Gościa mamy. Na co nam gość? Chyba, żeby tak strzelić do niego, albo co? Podrzuca Jegorka koguta, no podrzuca, strzela! Jak pan może pozwolić, aby pańscy synowie zabawiali się w ten sposób? To okropne. Patrzcie go, jaki delikacik. Koguta ustrzelić to okropno. Bacz, do kogo mówisz, łajdaku? Chodź, Saszka, bo oberwie. Najpierw niech złapie, niech nas dogoni. Gdzie oni pobiegli? Za dom, to pewno na jabłka do Tatiany staruchy. Stale ich stamtąd Stiepan pędzie, oni tak wszystkie jabłka objedli. Dlaczegoż pan na to pozwala? Cóż robić, Piotrze Piotrowiczu? Ale nareszcie jesteśmy w domu. Pozwoli pan zaprezentować, matka moich skurczybyków, Lubow Osipowna. Wielokurów jestem. Bardzo mi przyjemnie. Goście tak rzadko u nas bywają. Nie rozonuj, no Lubow Osipowna, zwijaj się, dobrodziejko. Podawaj kolację, a żywo. Pan pozwoli tędy. Tu moje apartamenty, a tam mojej żony. Czy pańska żona mieszka w kuchni? Oczywiście. Kuchnia to najlepsze miejsce dla kobiety. Tam pierze, gotuje, sadzi pod lawami kury i gęsi. Ma tam też pod ręką służącą i parobków. Moi synowie śpią także w kuchni. Zawsze, Piotrze Piotrowiczu, pod matki opieką najlepiej. A dlaczego pańska żona nie mieszka w tym pokoju, albo w tamtym? Bo tu salon, a tam moja sypialnia. Ach tak. Niech pan siada, o tu, na tym fotelu. Dziękuję bardzo. Wygodny, miękki.
Zawsze ja go zajmuję, ale jak się zdarzy gość, on ma pierwszeństwo. Zaraz nam tu przyniosą coś smacznego do zjedzenia i wypicia, bo głodny jestem, panie święty, aż mi słabo. Pan woli słodką nalewkę, czy też piorunówkę? Ja nie piję w ogóle wódki. Gadanie. Lubow Osipowna, daj no tu piorunówkę, a żywo. Zaraz, już jestem. A ot i wódeczka. Daj, Lubow, kieliszki, naleję. Mówiłem przecież, że nie piję. To proszę jeść. Ogórki, szynka, chlebek, dzisiaj pieczony. Zaraz podam wasz. Proszę, chleb i ogórek. A szyneczki, nie? Dziękuję, nie jadam szynki. Lubow Osipowna, podaj kiełbasę obsuszoną. Nasz gość nie jada szynki. Proszę się nie trudzić, ja w ogóle nie jadam mięsa. A to dlaczego? Jestem wegetarianinem. Zabijanie zwierząt jest sprzeczne z moimi poglądami. Aha. W mieście także widziałem takiego, co nie je mięsa. Taka teraz nowa wiara nastała. A no cóż. Lubow Osipowna, no co z tą kiełbasą? Niosę, niosę. Wiesz, że nasz gość nie je mięsa? To nawet dobrze. Nie można wciąż tylko zażynać i strzelać. Trzeba się kiedyś ustatkować, dać spokój stworzeniu. To grzech zabijać. Oj, grzech, ani słowa. Dobra kiełbasa, ale przynieś na Lubow gąskę. Piecze się tam i drażni powonieniem. Zaraz przyniosę, zaraz. Pan pozwoli, jeszcze ogóreczka. Zaraz będzie barszcz. Dziękuję bardzo. A, zabijać grzech. Postrzelisz bywalo zająca, ranisz go w nogę, a on krzyczy niby dziecko. To znaczy, że boli? Oczywiście, że boli. Zwierzęta cierpią tak samo jak ludzie. To prawda. Wszystko to rozumiem bardzo dobrze. Przyznam się, że jednego nie mogę tylko pojąć. Jeśli wie pan, dajmy na to, wszyscy ludzie przestaną jadać mięso, to gdzie się podzieją wszystkie zwierzęta domowe? Kury i gęsi na przykład? Kury i gęsi będą żyć na wolności jako dzikie. Aha, rozumiem. W rzeczy samej żyją wrony i kawki i jakoś się bez nas obchodzą. Właśnie. Tak samo kury i gęsi, zajączki i owieczki. Wszystko żyć będzie na wolności, radować się i Boga chwalić. Lubow Osipowna, gdzie ta gąska? Za chwilkę podam! I wie pan, te zwierzęta wcale nie będą się nas bać. Tylko jednego nie mogę zrozumieć. A, widzi pan tę szynkę? No. Co mój panie robić ze świniami? Gdzie je podziać? One tak samo jak inne zwierzęta będą żyły na wolności. Tak. Przepraszam jednak. Jeżeli ich nie zażynać, to się wie pan, tak draństwo rozmnoży, że żegnajcie łąki i ogrody. Przecież świnia, jeśli nie mieć na nią oka i pukać się wolno, wszystko panu zniszczy w jeden dzień. Świnia to świnia. I nie na próżno przezwano ją świnią. Iwanie Abramiczu, cóż za nieszczęście, Matko Boska, poratuj! Co się stało? Stypan od Tatiany Staruchy złapał chłopców w sadzie na jabłkach. Nowinę powiedziała. Ale on obił kijem Jegorkę i zabrał Saszce strzelbę. A to lotruś, ja go nauczę rozumu chama jednego. Dzieci mi będzie rozbijał i do beltówki kradł lajdak skończony. Przepraszam was, Piotrze Piotrowiczu, zaraz wracam. Czemu pani nie spocznie? Ja zaraz idę do kuchni. Chciałam tylko z panem mówić. Słucham panią, ale proszę usiąść. Chciałam spytać, czy pan z miasta? Tak, mieszkam w mieście. To może pan jako człowiek bywały zechce mi z łaski swojej udzielić informacji. My musimy złożyć podanie. Dokąd? Mamy dwóch synków, dobry panie, i trzeba ich oddać na naukę. Nie mam się kogo poradzić, bo u nas nikt nie bywa. Sama jestem bezradna.
A przecież jeżeli nie będą się uczyć, to wezmą ich do wojska jako prostych kozaków. Niedobrze, panie. Niepiśmienni są gorsi od chłopów. Sam Iwan Abramycz brzydzi się ich, nie wpuszcza do pokojów. A czyż to oni winni? Żeby chociaż młodszego oddać na naukę. To prawda, tak żal. Ach, jak żal. No, nauczyłem chama rozumu. A dobrodziejka co? Nie dokuczaj gościowi bezsensowną gadaniną i zabieraj się stąd. Kiedy tak żal? Co tam żal? Każ przygotować gościowi posłanie w salonie. Zmęczony jest, musi się położyć. Tak chętnie to uczynię, gdyż jutro, skoro świt, pragnę by wyjechać. Ja też zaraz idę do łóżka. Lubię tak, wie pan, w łóżku porozmyślać sobie. Kiedy zostaję sam, staję się filozofem. A w ogóle jestem człowiekiem głębokim. Na tym świecie interesują mnie same poważne zagadnienia. No i dziś właśnie mam ochotę zastanowić się nad jakąś myślą niepodobną do innych, ważką. Chcę wymyśleć dla siebie zasady, żeby życie stało się tak samo poważne i głębokie, jak ja sam. Tak, tak, Piotrze Piotrowiczu. Idź spać, no ja będę rozmyślał. Chciałbym tylko jeszcze podziękować panu. Nie, no to nie teraz. Rano wstanę, to jeszcze sobie pogadamy. Śpi pan dobrze. To dobranoc. Dobranoc. Poszedł sobie, a ty, człowieku, rozmyślaj nie wiadomo o czym. A może by tak pospać trochę. Kiedy nie mogę spać. Za dużo jadę. Gniecie. A gdyby tak na starość wyrzec się zupełnie mięsa? No, tak sobie za pan brat ze zwierzętami, krówki i owieczki, zajączki, świnie. Nie, świnie wykluczone. Ale co z nimi zrobić? To ci historia, panie, zmiłuj się. Iwanie Piotrowiczu, śpi pan? Jeszcze nie, co się stało? Nic. Tak sobie tylko pomyślałem o tych świniach. A, no i co? No, u nas na Kaukazie, wie pan, też był jeden pułkownik, wegetarianin. Nie jadł mięsa, nigdy nie polował i nie pozwalał swoim żołnierzom łowić ryb. W rzeczy samej rozumiem. Każde stworzenie powinno żyć na swobodzie, korzystać z życia. I nie rozumiem tylko, jak mogą świnie chodzić, gdzie chcą, bez żadnego nadzoru. Że też pan sobie nabił głowę tymi zwierzętami. Nie. O ludziach też sobie myślałem. Obecnie, wie pan, mamy telegrafy, telefony, wszelkie cudeńka, ale ludzie nie są lepsi. Powiadają, że w moich czasach, jakieś 30-40 lat temu, ludzie byli bardzo okrutni, ordynarni. Ale czyż teraz nie jest tak samo? Nie wiem. A, widzisz, w samej rzeczy, w moich czasach ludzie żyli bez ceremonii. Przypominam sobie, że na Kaukazie staliśmy kiedyś nad jakąś rzeczką, całkiem bezczynnie. Ja wtedy byłem jeszcze urzędnikiem. Właśnie nad brzegiem tej rzeczki, nad którą stała nasza sotnia, pochowany był pewien książę, któregośmy niedawno zabili. I nocą, wie pan, wychodzi na grób księżna wdowa i płacze. Tak strasznie zawodzi i taki smutek nas ogarnia, że nie śpimy i tyle. Nie śpimy jedną noc, nie śpimy drugą, aż wreszcie obrzydło nam to. Wzięliśmy te księżne, zbili, przestała chodzić. Dobre, co? No, bo ja wiem. A teraz oczywiście nie tacy są ludzie i nie biją.
żyją schludniej i nauk jest więcej. Ale dusza, wie pan, wciąż ta sama. Co to? Pan śpi? Nie, 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 słucham. Oto zechce pan sobie wyobrazić, mieszka tu u nas pewien dziedzic. Kopalnie ma, wie pan. Pracują u niego różne włóczęgi bez paszportów. W soboty trzeba płacić robotnikom, a pieniędzy szkoda. No i jak pan myśli, co zrobił ten dziedzic? Co? Co zrobił dziedzic? Mm. Nie, 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 nie mam pojęcia. Wynalazł panie jakiegoś lajdaka, także włóczęgę i powiada. Nic im nie płać ani kopiejki. Będą cię bić, powiada. Niech biją, a ty cierp. Będę ci za to płacił 10 rubli co sobota. W sobotę przychodzą robotnicy po pieniądze, a lajdak mówi, nie ma. Zaczyna się bijatyka. Walą go i rękami, i nogami, bo ludzie z głodu, wie pan, to jak te zwierzęta. Potem rozchodzą się każdy w swoją stronę, a właściciel każe zlewać zarządzającego wodą i daje mu 10 rubli. Tak, a w poniedziałek przychodzi nowa grupa robotników. I co pan na to? Że to naprawdę straszne. Oho, burza. A niech tam. Zaraz podam panu drugi przykład. Raz, panie, grasowała u nas syberyjska zaraza. Bydło padało jak muchy. Zdech i mój koń. Pochowałem go w dole. Wapna wylałem na niego z 10 pudów. No niech pan powie, co się stało. Naprawdę, nie mam pojęcia. Otóż, Piotrze Piotrowiczu, moi synkowie wykopali w nocy konia, zdarli z niego skórę i sprzedali za 3 ruble. Dobre, co? Ale to znaczy, że ludzie nie stali się lepsi. To znaczy, że gdybyś nie wiem jak wilka oswajał, zawsze go ciągnie do lasu. Jest się nad czym zastanawiać, prawda? Tak. Tak, oczywiście. Ale która to godzina? Godzina młoda, Piotrze Piotrowiczu. Druga dopiero. W gardle coś mi zaschło. Muszę się chyba napić wody. Dobra woda. Gasi pragnienie. A co by to, panie, zmiłuj się, było bez wody? Głupstwo. No jakże to tak, żyć bez wody? Głupota i tyle. Piotrze Piotrowiczu. Piotrze Piotrowiczu. Pan śpi? A? Nie, 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 nie. Bo wie pan, Piotrze Piotrowiczu, że najgorsze ze wszystkiego to ta głupota. Taka Lubow Osipowna modli się co noc. Wybija poklony, żeby dzieci, wie pan, oddać na naukę. Boi się, że jako prostych kozaków będą szablami po karku okładać. A że na naukę potrzeba pieniędzy, to taka głupia nie myśli. No, o czymże myśli, pytam. O czym kobieta może myśleć? O niczym. Przyznam się panu, że ja kobiety nie uważam za człowieka. Przepraszam pana, jakoś mi duszno, muszę wyjść na chwilę. No to chodźmy. Tak, panie. Kobiety nie uważam za człowieka. Bo cóż to za człowiek z takiej Lubow Osipowny? Ożeniłem się z nią, gdy miała 17 lat, a rodzina wydala ją za mnie dlatego, że nie mieli co do gęby włożyć. Bieda z nędzą, obi boki same. A ja, wie pan, jakby nie było, na własnej grzędzie. Pochlebiało jej, że jestem oficerem, ale już na drugi dzień po ślubie płakała. I tak płacze przez całe 20 lat. A gdzież u niej rozum? Co pan tak na mnie patrzy? Nie, zaczyna świtać. A tak, i chyba najwyższy czas, żeby się trochę przespać, co? Deszcz pada, a przy deszczu śpi się znakomicie. Wracajmy. Tak.
To dobranoc panu. A dobranoc, dobranoc. Jak tu spać staremu? Młody ucho do poduszki przytchnie i już chrapie. Nie myśli o niczym, nawet o śmierci. A stary musi. Śmierć blisko i trzeba coś wymyślić dla zbawienia dusz. Ciężko staremu myśleć. Wie pan, Piotrze Piotrowiczu, myślałem sobie teraz, że to śmierć blisko i trzeba zacząć się umartwiać. Na przykład pójść na piechotę gdzieś daleko, albo tak jak pan, wyrzec się mięsa. Niech sobie stworzenie żyje. Tylko widzi pan, stale te świnie mnie niepokoją, ot co. Ale czemu pan się ubiera? Panie, dzień już wstaje. Proszę łaskawie polecić, żeby wydano mi konia. Ha, cóż, to zaczekaj pan, przestanie padać. Nie, bardzo proszę, muszę odjechać natychmiast. Na śniadanie. Dziękuję za wszystko, proszę tylko o konia. Jestem już gotów do wyjazdu. Hej, Lubo! Lubo! Wstawaj! Każ zaprzęgać Semionowi. Nasz gość wyjeżdża. Zaraz Semion zaprzęgnie. Dziękuję za gościnę i żegnam pana. Gościna, czym chata bogata, wie pan. A pożegnamy się później. Pojadę z panem za bramę. Nie, proszę zostać, ja sam. Ale dlaczego? Obrzydł mi pan. A to historia, panie, zmiłuj się. Wyleciał jako parzony i powiedział, obrzydł mi pan. Lubow Osipowna, daj no herbaty, Lubow, słyszysz? O, zaraz podaję. I gęś też przynieś. Wyjechał. Tak jakby niezadowolony z czegoś. Ale co mu się, panie święty, mogło nie podobać? Wszyscy. Widzi pan, wiele lat temu nocował u mnie jakiś przejezdny geometra. Przegadał ze mną całą noc. Rano był czegoś niezadowolony i odjeżdżając powiedział mi, scyta z pana, mój dobrodzieju. Rozeszło się to między ludźmi, stąd nazwa Scytowy Hutor. Kawał drogi jeszcze przed nami. Pojedziemy chyba. A, jeśli pan odpoczął, możemy jechać. Semion! Semion! Jedziemy! Wio, Pietka! Wio, mówię, zarazo jedna! Wysiądziemy tu, Piotrze Piotrowiczu, przed bramą. Obejrzy pan sobie moje gospodarstwo. A ty, Semion, jedź i powiedz pani, niech kolację szykuje. Gościa wiozę. Dobrze, panie. Wio, Pietka. A oto tam mój dom. Tynki, co prawda, poodlatywały. Dach tu i ówdzie dziurą świeci, ale dom własny i wygodny. No tak, ale czy nie można by tego zreperować? Słyszy pan? To moje rajdaki się bawią. Uczą się trafiać do celu w locie. A do czegoż oni strzelają w locie? Do kur, Piotrze Piotrowiczu, do kur. Jegorka wysoko podrzuca kurą, a Saszka lajdak pali do niej. Tak właśnie. Pan dokąd jedziesz, jeśli wolno wiedzieć? Ja do Dziujewki. Do Dziujewki, powiadasz pan.
Tak. A prywatnie czy urzędowo do tej Dziwiewki tak pan jedziesz? Urzędowo. Aha. A jaki też urząd pan piastujesz? Jestem adwokatem przysięgłym. A, pozwoli pan, że się przedstawię. Iwan Abramycz Żmuchin, emerytowany oficer kozacki. Zawsze to panie lepiej wiedzieć, z kim się podróżuje w jednym przedziale. Bardzo mi przyjemnie. Piotr Piotrowicz Białakurow. Powiadasz pan, że jedziesz do Dziwiewki w sprawie urzędowej. Tak. A ja, panie, nie mam żadnych spraw urzędowych. Wracam po prostu z miasta na chutor. Bardzo przyjemnie wracać do domu. No, kiedy ktoś ma urzędową sprawę do załatwienia, powrót do domu wydaje mu się przyjemny. Dla mnie, ot, wszystko to marność nad marnościami. Skąd taka rezygnacja? A no, widzisz, pan Piotrze Piotrowiczu, jeśli mi tak wolno pana nazywać, jutro będzie 2 tygodnie, jak miałem atak serca. Minął szczęśliwie. Żyję, zdawałoby się nawet, że jestem zdrów. Pojem, popiję, nie zgorzej. A widzisz, smutne myśli o śmierci nie opuszczają mnie ani na chwilę. Byłem w mieście u spowiedzi. No, u notariusza też. Bo choć te ziemskie rzeczy znikome, drobne, ale kochasiu, testament trzeba spisać. Mam żonę i dzieci. A pan też żonaty? Nie, jeszcze nie. Na ożenek nigdy nie za późno. Ja ożeniłem się mając 48 lat. Wszyscy mówili, że za późno. A okazało się, że ani za wcześnie, ani za późno. Tylko lepiej się było w ogóle nie żenić. Żona każdemu prędko się znudzi. Tylko wie pan, nie każdy do tego się przyzna, jako że ludziska wstydzą się nieszczęśliwego życia familijnego. Kryją się z nim. Bo niektórzy to przy ludziach, Marusiu, Marusiu. A gdyby tylko mógł, to by tę Marusię do worka i do wody. Przy żonie nuda, głupota i tyle. Śmiem pana zapewnić, że z dziećmi to... Hej, Siemion! Siemion! Zatrzymaj się trochę. Toż nasz gość kości pewnie nie czuje. Prrr. Stój, Pieczka. Stój, mówię. Zaraza na twój lep. Czego ty klniesz, durniu zatracony? Odpoczniemy trochę, nieprawda, Piotrze Piotrowiczu? A daleko jeszcze do pańskiego chutoru? To zależy, jak jechać. Hej, Siemion! Co pan każe? Czy drogą przez Groble przejedziesz? Tak, po prawdzie, to albo przejedziesz, albo nie. Sam wiem, że albo tak, albo nie. Ale pytam, czy przejedziesz, czy trzeba dookoła? Widzi mi się, że trzeba dookoła. Bo Grobla jeszcze nie naprawiona. Nie może mówić od razu, tylko kręci. Przejedziesz, nie przejedziesz? Ech, Siemion! Tak widzicie, Piotrze Piotrowiczu, Grobla nie naprawiona, więc trzeba będzie naokoło. A naokoło to i ze 4 wiorsty jeszcze. 4 wiorsty do Bielikowego chutoru, a do Scytowego będzie ze 6. No, widzisz, go uczy mnie ile wiorst do mojego chutoru. Żeby było 10, to jak mówię, że jest 4, to musi być 4, zrozumiałeś? Przepraszam, a dlaczego Siemion nazwał pański majątek Scytowym chutorem? Toż wszyscy go tak nazywają. A tak, wszakże nie lepiej. Ja mam 2 synów. W naszych stepach nie ma gdzie ich edukować. Na naukę w Nowoczerkasku nie ma pieniędzy i tak żyją, niby wilczęta. Tylko patrzeć, jak kogoś na trakcie zamordują. Rzeczywiście bardzo przykro. Mimo tych przykrości jakoś się żyje.
A z was, Piotrze Piotrowiczu, taki przyjemny towarzysz podróży, że rad bym pana widzieć u siebie. Jedź do mnie na chutor. Mów mi, Iwanie Abramiczu. Jedziesz do mnie już. Iwanie Abramiczu, mówiłem przecież, jadę urzędowo do Dziwiewki. Nie mogę po drodze odwiedzać nawet najmilszych towarzyszy podróży. Panie święty, przecież Dziwiewka tylko 10 wiorst od mojego chutoru. Kiedy naprawdę nie mogę. Ale na stacji nie ma teraz koni. Według mnie najwygodniej dla pana byłoby przynocować u mnie, a z rana jechać z Bogiem moimi końmi. Bo ja wiem. A nie, żadne tam bo ja wiem. Jedziesz pan do mnie i koniec. Przecież mówię, że koni na stacji nie ma. To jak się do Dziwiewki dostaniesz? Rzeczywiście. Wobec tego przyjmuję zaproszenie. Dziękuję wam bardzo, Iwanie Abramiczu. Nie, dziękuj pan. Toż to zwykła przysługa. Boga bym w sercu nie miał, gdybym was nie poratował. A ot i stacja zaraz. Mój Siemion z tarantasem pewno już czeka.